pojawia się także w sztuce Doroty Masłowskiej i rozumiem, że w tym, co się pojawi na deskach Teatru Studio, także będzie to silnie zaakcentowane. Milicjant o rysach, bym tak powiedział, literackich, piszący sprawozdania w takim stylu opowiadania albo powieści, ale też chyba widać tutaj bardzo silną inspirację autorki, no właśnie, tymi powieściami kryminalnymi, wszelkiego rodzaju legendami miejskimi oraz programami typu 997. Tak. Ale myślę, że taką główną moją inspiracją było jednak to, że oglądając te różne filmy z tamtych lat i czytając te powieści, natrafiałam na jednak kulturę tak ekstremalnie przemocową wobec kobiet. I tak, no właśnie gdzieś tam z dzisiejszej perspektywy oburzającą i że w jakiś sposób ze splotu tej kryminalnej atmosfery i tej przemocy po prostu wyrósł mi ten dusi damek grasujący po wczesnej Warszawie. Jaki on będzie, ten dusi damek, Marcinie? No, ja myślę, że ten dusi damek jest zagadką, bo to jest taka postać, którą każdy widzi inaczej. I to być może jest i David Bowie chodzący po Warszawie, i być może jest to taki antagonista kierownika księgarni, lepszego pisarza, bardziej utalentowanego, którego ten nienawidzi z szczerą ludzką nienawiścią, że ten dusi damek jest takim zbiorem wszystkich tych cech, które są związane z naszymi albo kompleksami bohaterów dramatu. Więc on takim będzie zlepkiem, takim będzie konglomeratem. Ale tu ważniejszą chyba, bo tu nośnikiem, ambasadorem tej kryminalistyki jest Plutonowy. To on opisuje... Plutonowy Wojtek. Wojtek, tak. To on opisuje te zmagania milicji obywatelskiej w poszukiwaniu dusi damka. Nawet też, mobbing na komisariacie. Tak, i też w ogóle całe zło, które ukrywa się pod taką pocztówkowością Warszawy z tamtych lat. Ale ja, bo ja oczywiście jestem warszawiakiem z powodu tego, że przyjechałem do Warszawy. No jak wszyscy przy tym stole. Ale to jest ważne, bo ja tak szukam takich tropów mi bliskich pamięciowo z tego okresu PRL-u. I to niezależnie, czy ten dusi damek był w Warszawie, się pojawił, ale mam wrażenie, że w każdym regionie Polski w latach 70. Były takie legendy i był ktoś, kogo się obawialiśmy, kto chodził, dusił, albo zabijał siekierą. Ja panicznie bałem się Józefa Pluty, który grasował w okolicach Lubuskiego, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, do tego stopnia. A co on robił? No on siekierą rozprawiał się ze swoimi... Przypadkowymi ofiarami. Tak. No przyznajmy, szalik wydaje się być bronią jedwabistą wręcz przy tej... Sympatyczną. Tak. Przyjazną. Serdeczną. Ale wiecie, że ja spędziłem po prostu dzieciństwo w Tapczanie, bo jak zostawałem sam...